Witam Was serdecznie, ja jestem Seba i zapraszam Was na kolejny odcinek Mist Survival oczywiście. Słuchajcie, po tych ekscesach ostatnich w tym laboratorium i poszukiwaniu tego miotacza płomieni, napisałem do jednego gostka zza wielkiej wody i się okazało, że jest sposób na wyciągnięcie tego miotacza w kopalni, z tego w kopalni co był. Tylko oczywiście trzeba do tego użyć sztuczki, bo normalnie tam nie da się wejść. I zaraz wam pokażę, co on mi kazał zrobić. Byłem już przed odcinkiem, załadowałem, pojechałem, sprawdziłem. Faktycznie ten trik działa. Zaraz tam sobie skoczymy do kopalni. I jeszcze przyszło mi do głowy, że tam w rogu, co było to czerwone takie badziewie, na parterze w tym laboratorium, co pod spodem był szkielet i karta. Do drzwi, tam w tym laboratorium, to takich pulsujących tych czerwonych glutów było więcej tutaj na mapie. Tutaj był taki do spalenia, tu gdzieś w tartaku, tutaj w tym tylnym budynku chyba, w kościele to jest. Skoczymy do kopalni, weźmiemy ten miotacz. Na pace mam jeszcze butlę z gazem. To zaraz trzeba będzie napełnić też butlę. I gdzieś tam jeszcze chyba takie coś było. Tutaj później też jeszcze hotel jest do ogarnięcia, ale to później. Teraz tak, skoczymy do kopalni, weźmiemy ten miotacz. Spalimy to coś tu w tartaku, w kościele, a potem zobaczę, może do szkoły skoczymy. Tu jak szukałem tego miotacza płomieni we wcześniejszych odcinkach, to poza odcinkami, tak, wykończyłem tych bandytów tu. Nic ciekawego w obozie nie mieli. Później tutaj na tej górze też wykończyłem ich. No też tam nic zbyt specjalnego nie znalazłem. Z tego co pamiętam, to tak, tu jest za tym z coffee shopem taki mały obóz i kiedyś też trzeba będzie się wybrać gdzieś tutaj w te rejony i do tunelu może też w tą stronę, chociaż nie, tutaj chyba przejeżdżałem, kiedyś byłem tu oglądać, tutaj tak, tutaj przed tunelem, do tunelu nie wchodziłem, ale tutaj, bo w tunelu jest od groma zombiaków łazi, ale tutaj przed tunelem chodzą te same zombiaki co tutaj przy kościele. Także, ale teraz jak ogarnę ten miotacz płomieni, to myślę, że będzie troszkę łatwiej, tak? Ile tu mam tych butli? Ile ja tu mam tych butli? Ale ja tu jeszcze w domu gdzieś miałem. O, właśnie. A właściwie to może ja bym sobie wziął parę tych butli, już napełnił. Gdzieś tu miałem butle. Tutaj mam same puste. A w domu wydawało mi się, że gdzieś miałem jakąś. Tu też same puste były? A nie, tu jest 0,6. Tu jest puste, puste, pusta. Czyli tylko jedna była pełna. Dobra, to wezmę te z przyczepy, bo w sumie to one mi i tak. Gdzie one tu były? A, tu są.
Raz, dwa, trzy, cztery, no, z pięć może napełnię w domu, a te butle, co mam na pace, to będę miał na zapas. Dobra, napełniaj, napełniaj, napełniaj. Mamy poranek. Jak my tutaj stoimy z uzbrojeniem, stoję. Dobrze. To shotguna mi się kończą już naboje. Ale do rewolwera jeszcze mam. O, tutaj do tego mam. Do tego M4 mam dość dużo. Dobra, poradzimy. Tam w kopalni ich tam dużo nie było, chyba z 5 zombiaków było to. Dobra, weźmiemy te butle. Okej, okay, tu mamy pusto. Dopełnij jeszcze tą. No i dobra, mamy raz, dwa, trzy, trzy. Ta będzie piąta. A, jeszcze muszę coś zjeść. W sumie to tak, to wypijemy. Okej. Okay. Dobra, mamy zapas gazu, a resztę gazu mamy na pace tutaj jeszcze. Tu 7, 8, 7. O! Spoko. Dobra. Lecimy do kopalni. Lecimy do kopalni. A, tędy przejedziemy, dobra. W sumie tam w kopalni mam te przejście zastawione walizką. To mi i tak nie będą wyłazić, i tak mi nie będą wyłazić, także dookoła możemy iść spokojnie. Nasz kładzik sobie stoi. Się zastanawiam, czy gdzieś jeszcze było ten czerwony glut taki pulsujący oprócz tartaku i kościoła. W sklepiku tam nie, na górce w tym domu też nie. W laboratorium, no to wiadomo, tam były, ale to tego jednego wykluczyłem, a tam chyba jeszcze jakieś były w tym laboratorium. Okej. Okay. Ten tutaj, jak będziecie. To tutaj znalazłem plecak. Dokładnie tutaj, w tym miejscu na środku, między tymi dwoma, był ten plecak. Co tam kiedyś wspominałem w którymś filmie. Dobra, zaraz zobaczycie. Tylko muszę tam dotrzeć. Mam nadzieję, że żadna aktualizacja jeszcze nie wyszła od tego czasu, od wczoraj. Dobra, walizka stoi, stoi, nie skasowało mi walizki. Halo? O, lecą, lecą! Same się tłuką nawzajem. Jeszcze jeden. Powinno być ich 5. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jeden. Tak mi się wydaje. Dobra.
No, przełaź mi tam. Okej. Co tu macie? O, shotgun, bardzo ładnie. Deski to nie chcę na razie. Shotgun, shotgun. Pięknie. A ten? Jabłko i... Kurde, tu mam pełno, muszę tu za chwilę. A tu coś mam? Nie mam. Jak mam shot? Ja tam wolę shotguna, bo shotgun to jeden dobry strzał w łeb i... Nie pamiętam, czy tu jeszcze... Wydawało mi się, że było tu 5 zombiaków, ale dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. Czy ja jestem? Ej, nie mam tego. Kasku nie mam. Przyłbicy. Właściwie to przyłbicy, nie kasku. A, jest jeszcze jeden. No, dokładnie. Tak mi się właśnie wydawało coś, że powinno być 5. Zdychaj, dziadu. Aha, zrobimy sobie tak. Raczej tu już póki gry nie załaduje od nowa, to one się raczej nie pojawią, ale na wszelki wypadek. No, w sumie to dobrze, że mamy konserwę, bo jeszcze jest ziemniak, ale w sumie już tam chyba ziemniaka jakiegoś brałem, ale to tutaj aż ciekawości sprawdzę, bo pozbierałem wszystko, ale nie, nic się nie pojawiło, nic się nie pojawiało. I teraz słuchajcie, robimy tak. Bierzemy sobie krzesełko. Stawiamy sobie tutaj krzesełko. Dobra. Siadamy sobie na krzesełku. I wstajemy sobie z krzesełka i jesteśmy po drugiej stronie. I mamy miotać płomieni. O, tu coś jeszcze jest. A to co? Silnika nie wyciągniemy. Aczkolwiek spróbuję. O, a tu coś ciekawego. Pusto? No nie. Ale to nic, to ja sobie muszę, a nie, dobra, ja tak muszę coś zjeść, to zjedzmy tą konserwę. Dobra, piguły, no niestety troszkę mam tutaj napchane, cholera. O, wypijemy jeszcze to. Luz. I teraz oczywiście droga powrotna jest dokładnie taka sama. Bierzemy sobie krzesełeczko. Stawiamy je tutaj przy kracie. Nie rozwalaj, tylko buduj, gościu.
Mamy krzesełeczko. Mam jeszcze dwa miejsca. Piguły. No już nie mam miejsca. Nie mam już miejsca. Muszę przejść na drugą stronę. Najwyżej tą białą szafkę wyniosę. Tak będzie prościej. Ok. No i jesteśmy z powrotem po drugiej stronie. Także jakby co... Jeszcze się zastanawiam, czy gdzieś nie było takiej opcji, że była jakaś krata nie do przejścia albo coś. Dobra, możemy tak zrzucić. Zrzucić parę rzeczy. To sobie zamienimy na to. Butle nie. Następna szuflada. To pozrzucamy. A może to nie? To mamy rifle. Dobra, to rifle możemy... A nie, to jest do M4. Sorry. To jest do M4. To nam może być potrzebne już teraz. Bo... Ale to nam będzie niepotrzebne. Do broni myśliwskiej. A to do rewolwera. To do rewolwera to niech sobie jest. Dobra, i tą szafką pójdziemy. Czy tam jeszcze coś było... Ten baniak i jakaś część karabinu tam jeszcze była. No i silnik, ale... Silnik już jeden w sumie mam na zapasie, to ten mi na razie jest do niczego niepotrzebny. Weźmiemy tą bańkę jeszcze, a tu coś jeszcze jest. No, dawaj. Tak, tak, wiem, karabin masz ciężki. Zaraz ci go wyciągnę. No co, to tyle, tak? Ciekawe, czy przez te drzwi też by się tak dało przejść. No dobra. Gdzieś to się na samochód da założyć. Aha, chwila. No. To szalejemy teraz. O tak. Dobra, bierzemy szafkę. I tutaj mamy... wyczyszczone. Dobra, możemy stąd spadać. Jeszcze jakby się kiedyś będzie nudzić, to spróbuję tu przez któreś drzwi się przedostać tym samym sposobem. Może jak utknę czy coś, to przynajmniej nie w czasie normalnej gry. Gdzieś tam poza odcinkiem pokombinuję. Dobrze, biorę szafeczkę i spadam. Pogoda jest, jest pogoda. No, muszę przyznać, że patent niezły. Patent niezły. Ale przydatne, przydatne. Bardzo się cieszę, że mi się udało ten miotacz płomieni ogarnąć. Przy okazji mamy szafeczkę. Czy tutaj było coś... Zaraz zobaczę. Jak gdzieś miałem przyłbicę. Przyłbicę. Tutaj jest 15% już tylko. Ale przyłbice... Ej, tego... To tu wcześniej było?
Zaraz, zaraz. Autobus tu stał, ale... Ale tego tutaj nie kojarzę. O kurde, pierwszy ocalały, którego znalazłem. No. No nie ma za co. No, to by mi się przydało. A co byś chciał? Buty byś chciał? Spodnie ci mogę dać. Deal? O. No proszę. Czyli coś tu się jednak... Coś tu się jednak w czasie gry zmienia. To nie jest tak, że... Może tu jest... Może tu jest jakaś fabuła? Nie no, serio, tutaj coś tutaj stało. To się pojawiło. To się pojawiło, jak wszedłem tam w kopalni do tego. Nie, no na 100% tego tu nie było, na 100%. To przecież przyjechał do tego, sam autobus tutaj stał. Super. Spodnie mu dałem i swoje buty. Dobrze, że mam w tym. Oj nie. Co ja zrobiłem? Dałem chłopu swoje. Teraz pytanie, czy ja mam. Ale jaja, będą jak nie będę miał. No mam, dobra. No nie. Kamizelkę sobie też od razu założę mocniejszą. O, przyłbica. Ale jaja. To ma 15%. Założymy to. Założymy mu to. No nie. Ja myślałem, że to ma w plecaku, a ja mu ściągnąłem swoje ubranie i dałem go. Muszę uważać następnym razem, bo mogę zostać bez niczego. Rękawiczki 75, pelerynka. A czemu tego nie zakłada? A może zakłada? Dobra. Wywalimy to. To. A to też wywalimy. Dobra, będzie lżej. Dobra, słuchajcie, zrobię sobie save'a, bo normalnie jestem w szoku. No, zamykaj te drzwi. Ja bym się teraz wrócił może do... Wróciłbym się może do tego tartaku i spalę tutaj to czerwone badziewie i zobaczymy, czy czasami, tak jak w laboratorium, coś pod spodem nie ma. Ocaliliśmy jednego chłopa. Może tutaj odnajdywanie tych ludzi.
jest uzależnione od tego, co na mapie zrobimy, czy tam gdzie się dostaniemy. Ten dom tam z tyłu gdzieś był. Nie, bo na serio, wydaje mi się, może się mylę, jeszcze później sprawdzę nagranie później, jak tu podjeżdżałem, czy... Nie, tutaj, gdzie to było? Nie, tutaj gdzieś jeszcze, o, tam chyba. Tu, o, tak, tu. Tu jeszcze nie, dźwiadki też chodziły przedtem. I tu było te czerwone, pulsujące gówno. Tak. Ale patrzcie, ja przedtem tutaj... bo byłem tutaj poza odcinkiem. W tym, jak szukałem tych proszków i to tutaj byłem w tym tartaku, tu można okno wybić. Beczka stoi. Wskoczyłem na beczkę, wskoczyłem do środka, tam są zombiaki oczywiście. Mam parę rzeczy tam znalazłem, a tutaj jest do znalezienia spalinowa piła tutaj łańcuchowa stoi w tym pomieszczeniu. Także możecie tu w razie czego sobie zerknąć. Ciekawe, z powrotem się fanty pojawiły, a ja tu wszystko wyzbierałem. Kuchenkę nie pamiętam, czy brałem, bo już jedną mam. Ale piła. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy. No tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Dobra. Lecimy teraz do kościoła. Dobra. Czy ja tędy przejadę? Chyba tak. Tak, tędy przejadę. Chyba. Tylko nie wiem, czy tam przy kościele nie trzeba będzie znowu tych zombiaków wykończyć. A, no patrzcie, no już nie ma tego. Wrak już zniknął, po tym ocalałem. No ciekawe, czy to zależy od czasu gry, czy od jakichś wykonanych czynności. A nieważne, uratowaliśmy chłopa. Dałem mu swoje gacie i buty. A, łażą. One się odradzają tutaj. Albo w kościele, albo po załadowaniu gry. Muszę poczekać, aż przejdzie, bo sobie wskoczę na ten autobus. Tylko, że żeby wejść na autobus, to potrzebuję chwili czasu. A on jest na tyle blisko, że może mnie dorwać.
No nie, no gdzie on mi tu lezie? What? Nie, no nie. No nie, no jak nie jeden, to drugi. Spadaj, gościu, spadaj, bo chcę wysiąść z auta, no. Jeszcze drugi idzie. No nie, no muszę chyba gdzieś indziej stanąć albo coś, bo no przecież nie odejdą. No nie, no nie, no nie. Ten poszedł. Mam nadzieję, że na mnie wskoczą. Dobra, jednego mamy z głowy. Chodź tu. Pięknie. Chodź do nogi, chodź do nogi, do nogi, chodź. Dawaj, dawaj. Zdychaj, dziadu. Tu mamy słabo. Ale dobra, możemy je. Zrobimy sobie. A, save nie ma znaczenia, bo one i tak po załadowaniu gry się odrodzą. Dobra, olać to. Idziemy. Tutaj zazwyczaj są tylko dwa, także myślę, że tak. Że tak i będzie teraz tym razem. O, tu mamy następne badziewie w rogu. Ha, ha, ha! Jednak warto. Jednak warto. Gdzie tu jeszcze takie coś było? Kurde, nie pamiętam. No, jeszcze tylko trzy sloty zostały do ogarnięcia. Tu u góry jest jakaś dzwonnica, tutaj wyjdę. O! Nie, no jeszcze lepiej! Ja tu nie byłem wcześniej, czemu ja tu wcześniej nie byłem? Dziwne, a byłem w kościele już raz. Tu też jest jakaś. A tu też jest.
Ale to w sumie jest coś innego, ale i tak to zjaramy w cholerę, żeby mi się to tutaj nie panoszyło. No. Lelo. Coś tu mamy? Nic. Serio? Dwa plecaki w kościele? No i to mi się podoba. Tutaj, o ile pamiętam, to tutaj już byłem, tak? Tak, stąd szafki brałem. Brałem stąd szafki. To weźmiemy. Ale zerknę, bo może gdzieś jakaś butla z gazem będzie. Teraz jest miotacz płomieni, to. Ale ja tu chyba wszystko pozbierałem. Tak, tutaj już pozbierane. Ha. Z nich chyba nie dało się nic. Nie, z nich się nie dało. Jak ja tutaj mam? Nie mam za dużo. Dobra, bym tą piłę tutaj gdzieś wrzucił, bo ona mi tu jest niepotrzebna. Jedną butlę mam pustą. To może sobie napełnimy. Myślę, czy jeszcze tutaj gdzieś. No w laboratorium to wiadomo, ale tam to spaliłem tego i odzyskałem kartę. My jesteśmy tutaj koło kościoła. Może bym skoczył tutaj za tym sklepem tych bandytów, wykończył jeszcze i zobaczymy, co oni mają w obozie, bo tak jak mówię, to tutaj ci nie mieli nic ciekawego. Tutaj jakieś tam fanty znalazłem, wiadomo, ale nic sensownego. Skoczę może tutaj i zobaczę, co ci tam mają w tym obozie. Tutaj mamy kościół wyczyszczony. Następnym etapem później będzie chyba szkoła. Teraz mam już ten miotacz płomieni. To może będzie trochę łatwiej. Dobra. Skoczmy zobaczyć, co te ziutki tam mają w tym obozie. Nie porosłupa, chłopie. No nie. To auto to czasami tak się zachowuje dziwnie. Tutaj sprawdziłem już tą bazę. No i tu będziemy akurat, bo jedziemy mniej więcej w kierunku domu. Dobrze, tu jest ten coffee shop. I tutaj gdzieś był ten obóz. O, jest.
Raz, dwa, trzy, pięciu widzę. To chyba tak jak w każdym z tych obozów. Grubo było. Bardzo mnie uszkodzili. A nic mnie nie uszkodzili, kamizelka mi pomogła. Dobra. Poszło całkiem. Nie, to nie. Aha, jeszcze chwila, jeszcze w kieszeni coś ma? Nie. Uszkodzona broń? Nie. Ach, nie można tak przerzucać. O, do shotguna, dobrze. To mogę od razu wypić. Dobra, tutaj następny. To jest ta? Nie, to nie ta. Aha, jeszcze w kieszeni. Są jeszcze inne? Aha, rewolwer, dobra, to do tego. I tutaj mamy jeszcze shotgun. Nie, niepotrzebny mi shotgun. To są te. Dobra. Że tak powiem elegancko, tylko musimy teraz wszystko za jednym zamachem zebrać i przeszukać, bo jak potem gra się przeładuje, jakby tak następnym razem tu przyjechał, to oni znowu będą tu biegać. Skrzyneczka. Nic. Wszystko już wyszabrowali pewnie. Mamy jeszcze złom. Nie, no cementu to nie będę brał. O, tutaj jakaś szafeczka. Co tu fajnego? Batonik. Rękawiczki. No, słabo coś. Słabiutko. Ciekawe skąd mieli pizzę. Chyba że sami zrobili. O! No, tutaj to mamy obławę. Butelki, weźmiemy butelki. Szmat to mam pod dostatkiem. Dobra. Tu już chyba wszystko. A nie. Tu jeszcze mamy jedną przyczepę. Fajki to ja nie chcę. Orzesz ty, a ty co za jeden?
Zaraz cię gościu uwolnię, tylko czekaj chwilę. Nie, koszulę to ja tam mam. Łuska, tutaj jest jeszcze jedna. Ale walizkę to ja wezmę, bo walizka to się przydaje czasami gdzieś drzwi zastawić. Ta gra to mnie zaczyna zaskakiwać. Aha, czyli... Aha, dajmy mu broń jakąś. Dobra, gościu. Let's go. Ale że co, on będzie teraz ze mną? Że serio? Dobra. No tego się nie spodziewałem, tego się nie spodziewałem. Dobra, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle w ten odcinek. Niestety mnie wykończyli po uwolnieniu tego chłopa. Muszę tutaj sobie załadować i jeszcze raz ogarnąć temat. Dobrze, że wcześniej se save'a zrobiłem. Podjadę tutaj i ten... I uwolnię go jeszcze raz, tylko już teraz będę wiedział, że tutaj jeszcze skądś się pojawił. Nie wiem, skąd się pojawił, bo tych wszystkich wykończyłem. Być może, że po uwolnieniu tego ziomka pojawiają się nowi, ale to nic, następnym razem się wszystko ogarnie, także zaczniemy później już następny odcinek tutaj po uwolnieniu. Jak już będę miał teren ogarnięty, to wam potem wszystko powiem, co i jak, w razie czego. Okej, albo zaczniemy następny odcinek może ponownie od uwolnienia tego naszego ziomka. No i polecimy sobie dalej, dobra. A to niespodzianka, no. Dobra. Także dziękuję wam oczywiście za oglądanie, jak już się wam spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam was oczywiście na następny odcinek. Trzymajcie się, na razie.